ten orszak na to nasze wędrowanie. Przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. W osobach trzech mędrców, albo jak ich nazywamy w Polsce, trzech króli, reprezentowany jest cały świat pogański, cała rodzina ludzka, wśród której narodził się Syn Boży. Trzej królowie są przedstawicielami wszystkich narodów, które w ich osobach przychodzą z krańców ziemi, aby oddać pokłon i złożyć hołd nowonarodzonemu Zbawicielowi świata. Oznacza to, że światłość Boża wychodzi z Izraela, ale nie zatrzymuje się tylko w jednym narodzie żydowskim i staje się nie tylko jego wyłączną własnością, lecz od narodu wybranego rozeszła się na cały świat. Do Polski dotarła i została ugruntowana 1050 lat temu oficjalnym aktem chrztu księcia Mieszka I. Po Unii Polski z Litwą w 1569 roku Rzeczypospolita Obojga Narodów stała się przedmurzem chrześcijaństwa, o które rozbijały się fale żywiołów pogaństwa islamu. Pod wodzą króla Jana III Sobieskiego Polacy własną piersią osłonili świat chrześcijański przed agresją muzułmanów, zwyciężając w bitwie pod Wiedniem najeźdźców tureckich. Ocalili wiarę, kulturę i wolność chrześcijańskiej Europy. Dzisiaj, dla upamiętnienia wielkiego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, w orszaku trzech króli, Kacpra, Melchiora i Baltazara, kroczą do żłóbka nowonarodzonego Dzieciątka Bożego znamienici władcy i królowie polscy. Ich mądre decyzje i doniosłe działania w dziele przyjęcia i obrony wiary uświadamiają i przypominają nam, że Polacy już od ponad 1000 lat należą do wielkiej wspólnoty Kościoła katolickiego. Ci trzej władcy polscy swą postawą wiary oraz rolą, jaką odegrali w dziejach naszej ojczyzny, symbolizują i wyrażają wiarę całego narodu polskiego, który pomimo licznych burz dziejowych, pomimo ataków pogańskiego islamu, później zaś ateistycznych systemów totalitarnych, faszystowskiego i komunistycznego, a dzisiaj czynnej agresji bezbożnego liberalizmu, zawsze wiernie będzie trwał przy Chrystusie, wiarę katolicką wyznawał, bronił jej i według niej żył. Pasterze, grajcie mu, bramiajcie się królowie, nie puśćcie go ze swą. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze wschodu mędrcy. Pytali oni, gdzie jest nowo narodzony król Żydów. Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus? A oni mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim. Tak bowiem zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemię Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mego ludu. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem, powiedział, idźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, gdzie, gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym ja mógł pójść
i oddać mu pokłon. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę. A gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecko. Tam się zatrzymali. Ogromnie się ucieszyli na jego widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Maryją. Upadli na kolana i oddali mu pokłon. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. Pogrążona. Grzeszy ojciec, grzeszy matka, grzeszy babka i prababka. Sąsiad, dziadek i sąsiadka. Grzeszy ciocia Wiesia z Łomży. Ledwie z łóżka powstać zdąży. A najbardziej władza grzeszy. To najbardziej piekło cieszy. Z świętych Grzesza już wymiera. Mamy wroga! Zbawiciela! Od ziemskiego szpiega Wiesa otrzymała SMS-a. Anioły, aniołki! O czym ta dziewczyna gada? Tu jest dama, a przy damach brzydko mówić nie wypada. Ups! Do diabła! Tam, w Betlejem, gdzieś w stajence, ma narodzić się w panience, gdzie Maryja się nazywa. Ktoś, kto wszystkie grzechy zmywa. Dziecię się zrodziło? Zmywa grzechy. Mózg jej zmyło. Misja jego ma być wielka! A świstak siedzi, zawija to w te sreberka. Dzwońcie do ziemskiego szpiega. Co też robi ten lebiega? Niech potwierdzi i zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, które plecie diabełuszka. A ja muszę już do łóżka. Muszę uciąć sobie drzemkę. Zaśpiewajcie mi piosenkę. Ach, śpi, Lucyferze, twojej władzy nikt ci nie odbierze. A gdy znowu przyjdzie świt, nie kto inny, tylko ty będziesz rządził światem tym. A-a-a, kotły dwa, pełne smoły obydwa. Pełne smoły obydwa. 606 5 2 3 0. Co tak długo nie odbiera? Może znowu kogoś śledzi lub w teatrze sobie siedzi. Co tam robi ten lewiega? Halo? Przepraszam. Halo, słucham. Co u szpiega? Jak się mają nasze sprawy? A pewnie teraz mam obawy. Nie jest wcale za wesoło. Pełno ludzi tutaj wkoło. Mówią, że ma narodzić się ktoś, kto piekło chce zaszkodzić. Ponoć wszystkie ludzkie grzechy odkupić on może. O mój Boże! Nie ma co się piekić i w panikę wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi władać. Nawet jeśli umie, ten synek maryjny, to ja mam wspaniały planik awaryjny. I jaki plan masz, mój kochany? W piekle chyba nie jest znany. Piesie, jesteś bystry jak w kociołku woda. Przecież mam na usługach naszego Heroda. Za poczucie władzy, złota dwa woreczki, podniesie on rękę na ludzkie dziateczki.
Herod nam oddany. Da przez to początek okrutnej, aż miło, rzezi niewiniątek. Teraz kończmy z buty, oszczędzam tanie minuty. A ty zajmij się Herodem, szepnij mu do ucha. Herod sługa, no a sługa swego pana słucha!